Tydzień po zdobyciu Mistrzostwa Świata już widzimy pana w pobliżu parkietu. Będzie pan grał czy wypoczynek? Dzisiaj tylko wypoczynek. Wczoraj też nie grałem. Trener postanowił dać nam troszkę więcej wolnego. Oczywiście od grania, ale już we wtorek stawiamy się w Rzeszowie na pierwszych treningach. No i zaczynamy się przygotowywać do jakże długiego i ciężkiego sezonu. A jak przebiega regeneracja, wypoczynek po tym wszystkim? Mieliśmy raptem może 5 dni wolnego. Musieliśmy się już w piątek wieczorem stawić tutaj w Warszawie. No generalnie nie robiłem nic, także w ten sposób odpoczywałem. No jak wrócę do klubu, to oczywiście nasi fizjoterapeuci się mną zajmą i jeżeli coś mi jeszcze będzie dolegało, ale myślę, że już nie, to na pewno postawię mnie na nogi. Ale po tak ekstremalnym turnieju jednak 5 dni to chyba trochę mało. Nie czuje pan, że potrzeba wam trochę więcej czasu, żeby dojść do pełnej formy? No bo wiadomo, za chwilę Liga Mistrzów potem. Ja myślę, że tydzień zupełnego nic nie robienia jest taki optymalny. A później możemy co najwyżej, nie wiem, może troszkę lżej trenować, dostawać troszkę, że tak powiem, większe fory, no i przygotowywać się w spokoju. Ale więcej wolnego myślę, że potrzebne nam nie jest, gdyż no cóż, ja za graniem w siatkówkę i tak już tęsknię, także więcej wolnego nie potrzebuję, a jeżeli to więcej wolnego bym miał, to później ciężko byłoby wracać z tymi wszystkimi zakwasami, no i wolę zachować już ten rytm treningowy i wrócić do Rzeszowa. A gdzie czas na taki reset mentalny, że tak powiem, bo to chyba też jest potrzebne? Reset mentalny był 2 razy po mistrzostwach, także więcej już chyba nie potrzebuję.